Pamiętacie jeszcze wspaniały Fortnite, gdzie było naprawdę wiele update'ów do sprawiania fanów graczom? Ja nie, bo już dawno tego nie było. Ale w tych czasach Epic Games, dodając rzeczy, również je usuwało. Czasami w tajemnicy po jakichś błędach, które po prostu popełnili sami. Jeżeli chcecie, żeby cotygodniowe update'y wróciły do Fortnite, to strzelcie łapeczkę w górę. I będę wdzięczny za zostawienie subskrypcji, bo tylko 9 koła brakuje nam do 500 tysięcy subskrypcji. A jeżeli podoba wam się pakiet Aliena, to strzelcie łapeczkę w górę, komentarz z oceną filmu oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Tutaj poprzedni zwycięzca poprzedniego konkursu, odezwij się na Discordzie, link w opisie, a my zaczynamy sobie 10 rzeczy sekretnie usuniętych przez Fortnite w rozdziale drugim. Nie wiem, czy ktokolwiek z was kojarzy Mushroom Debate, czyli przyjaciel gry. Tak, ja też jak to usłyszałem, to było to dziwne. Ale istniało takie coś kiedyś w Fortnite. Przez 24 godziny mogliśmy spotkać przyjaciela grzyba Fortnite Battle Royale. Na Whipping Woods, kiedy polecieliśmy w odpowiednie miejsce na lewo od żółtego drzewa, mogliśmy bez problemu zobaczyć Mushroom Bada, czyli naszego innego grzyba troszeczkę niż jest Fortnite do tej pory. Charakteryzował on się plamami na samej górze swojego czubka, a kiedy zatańczyliśmy przy nim, po prostu budził się do życia. Ale nie był on zadowolony ze swojego życia, bo trzeba było go nakarmić. Farmiąc 100 drewna mogliśmy nakarmić takiego grzyba, a on latał za nami dookoła całej mapy. Latał za nami dookoła całej mapy jako taki pet, przyjaciel. Nie wiem, czy był to test ze strony Epic Games czy cokolwiek. Natomiast mógł nam uleczyć w bardzo szybkim tempie 100 kevlara, a jeżeli przestał nas leczyć, to wystarczyło mu z powrotem zatańczyć i znowu nas leczył przez dosłownie całą grę, co było naprawdę ciekawe moim zdaniem. Nie mogliśmy odbiec od niego za daleko, ponieważ przestał nas followować, ale wtedy wystarczyło do niego wrócić i zatańczyć mu i znowu stał się naszym śmiesznym grzybkiem, który leczy nam HP. System dodawania petów i tak dalej już dawno przewijał się w Fortnite Battle Royale, natomiast nigdy nie zostało to wprowadzone do gry całkowicie. Ze względu na to, że Mushroom Debate przez 24 godziny tylko był w Fortnite i jestem ciekaw, czy o nim wiedzieliście. Jeśli nie, to strzelcie łapkę w górę, bo przechodzimy dalej do ciekawszych jeszcze rzeczy. Druga nierozwikłana tajemnica w Fortnite to bez wątpienia samochody policyjne. Kiedyś mapa Fortnite była pełna tego typu samochodów, gdzie mogliśmy po prostu zobaczyć policyjne samochody. Po update'cie z samochodami, gdzie nawet w oficjalnym trailerze mieliśmy samochód policyjny, co widzicie w tym momencie na ekranie, samochody policyjne całkowicie zniknęły z gry, dosłownie po jednej godzinie od samej aktualizacji. Samochód ten zastąpiła taksówka, co jest dosyć ciekawe, a ja zastanawiam się, dlaczego te samochody policyjne zostały usunięte. To ciekawe, nawet w trybie kreatywnym, kiedy próbujemy postawić samochód policyjny w Fortnite Battle Royale, w tym momencie stawia nam się zwykły czarny samochód, troszeczkę OG, tak jak widzicie na ekranie, bo jest to stary samochód, natomiast samochód policyjny już aktualnie w Fortnite nie występuje. Ciekaw jestem, czy Epic Games nie odwaliło czegoś właśnie z tymi samochodami policyjnymi niewłaściwego i nie musiało ich usunąć w tajemnicy przed graczami. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest wasza opinia na ten temat, bo mnie to naprawdę ciekawi. Co Epic Games musiało odwalić, żeby musieć usunąć policyjne samochody całkowicie z Fortnite? Numer 3 to ostatnie zgliszcza agencji, cała miejscówka, która została usunięta bez żadnej informacji dla graczy. Nie wiem, czy kojarzycie kantynę, nową miejscówkę w Fortnite, która pojawiła się w ostatniej aktualizacji 15.40. Kantyna to nowa miejscówka, gdzie pojawia się Mandalorian, ale to jest nieistotne. Pamiętacie może małą miejscówkę agencji znajdującą się naprzeciw właśnie kantyny, która pojawiła się w Fortnite niedawno? Nie ma jej i pewnie nikt z was tej zmiany nie zauważy. Bardzo mało osób tam latało, ale jestem pewny, że każdy z was kiedykolwiek tam był. Była to mała miejscówka agencji w Fortnite obok właśnie piasku, która znajdowała się tam, było tam naprawdę sporo lutu, a ciekaw jestem, dlaczego Epic Games po prostu usunęło ostatnie skrawki agencji z mapy bez żadnej informacji dla twórców oraz graczy. Ciekaw jestem, czy motyw agencji, ego i alter nigdy już nie wróci do Fortnite i dlatego w tajemnicy Epic usunęło miejscówkę z mapy? Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Kolejna rzecz na dzisiaj to oczywiście Kingsman Umbrella. Kingsman Umbrella był to przedmiot, który chronił nas od strzałów przeciwnika, mógł chronić nas również od Fall Damage'u, ale po jakimś czasie użytkowania tego przedmiotu, Fortnite Battle Royale po prostu usunęło ten przedmiot z gry. Było to usunięcie z powodu glitcha, który dawał nieśmiertelność, który sam nagrywałem na swój kanał. Natomiast w prawym dolnym rogu ekranu, gdzie zawsze Epic informuje nas o błędach, było napisane, że Umbrella wróci po usunięciu błędów w Fortnite, ale wiadomość wisiała przez 2 tygodnie, po czym zniknęła i totalnie Umbrella nie pojawiła się już w grze. A parasolka miała naprawdę fajną mechanikę. Pozwalała na wiele skybase'ów, na wiele trollowań itd., itd. Natomiast z powodu glitcha została ona usunięta, ale również w tajemnicy. Nigdy w życiu Epic nie poinformowało nas o usunięciu tego przedmiotu, ze względu na to, że mało osób go używało, a był z nią glitch i po prostu Fortnite usunął ją bez żadnej informacji dla graczy oraz twórców. Była też sytuacja, gdzie Fortnite totalnie przesadziło.
według wielu graczy. A Fortnite stał się grą nie do końca dla dzieci? Tak, i było to za sprawą Calamity. I Calamity dostała unikalną animację tego, co zostało po prostu usunięte z gry w tajemnicy, żeby po prostu gierka nie dostała ograniczeń wiekowych. Co było dosyć śmieszną sytuacją, bo już sobie wyobrażam pana z Epic Games, który mówi: zróbmy to. To jest świetny pomysł, to jest świetny pomysł. Epic Games nawet nie zamierzało się tłumaczyć z tego, co zrobili, a po prostu usunęli to z gry. Dajcie znaka, czy chcielibyście powrotu takich animacji w Fortnite, czy też nie. Kolejna już rzecz to zapatron, czyli przedmiot, który każdy grający dłużej Fortnite gracz kojarzy, ale nie mogło go zabraknąć w dzisiejszym filmie. 24 godziny w grze się znajdował i można go było wydropić tylko z dropów. Jest tylko jeden realny gameplay z zapatronem, który ma jakiekolwiek znaczenie i jest prawdziwy, i widzicie go właśnie w tym momencie na ekranie. Natomiast rozwój technologii i programistów w Fortnite spowodował, że ja mogłem zagrać takim zapatronem w 2021. Było to naprawdę niesamowite uczucie, kiedy mogłeś zagrać legendarną bronią właśnie w Battle Royale i przenieść się do sezonu pierwszego, a myślę, że ta broń zasługuje na miejsce w dzisiejszym filmie zdecydowanie, bo również była przez 24 godziny, nikt o niej nie wiedział i została usunięta w tajemnicy przez Epic Games. Jestem ciekaw, co było powodem, pewnie broń była za bardzo OP jak na Battle Royale, ale wydaje mi się, że jako mityk kiedyś mogłaby powrócić do Fortnite. A wy dajcie znać w komentarzu i lajka, jeśli się zgadzacie. Kolejna już rzecz to na pewno strefa Fortnite. Strefa w Fortnite Battle Royale nie zawsze wyglądała tak jak w tym momencie. W starych sezonach Fortnite'a mogliście zauważyć, że strefa była totalnie nieprzejrzysta. W dzisiejszym Fortnite'cie meta tak się zmieniła, że gracze muszą widzieć przez strefę, tak aby po prostu mogli wyeliminować jakiegoś przeciwnika, czy też w trybie turniejowym, czy zwykłym casualu. Kiedyś, kiedy strefa była bardziej ciemna, wchodząc do niej mieliśmy naprawdę ciemny ekran, który rzadko pozwalał nam dostrzec coś przez strefę, a sama animacja strefy była zupełnie inna oraz sam wydźwięk tej strefy również był zupełnie inny, co mnie osobiście bardzo ciekawi. Wy swoją drogą dajcie znać w komentarzu, która strefa wam się podoba, nowa czy stara, bo mnie osobiście ta stara wprowadza w jakiś fajny sentyment, który, kurde, tęsknię po prostu za starym Fortnite'em. Tak mi się wydaje, że chciałbym coś takiego, co po prostu, no nie wiem, po prostu tęsknię za starym Fortnite'em, tak mi się wydaje. I coś chyba, za czym większość graczy najbardziej tęskni, czyli drop 100% skrzynek. Epic Games doszło do wniosku, że trzeba włączyć 100% raid skrzynek w pewnym momencie gry w Battle Royale. Wszyscy się cieszyli, było to niesamowite, za każdym razem na miejsce, które lądowałeś, mogłeś je wymasterować, miałeś po prostu skrzynkę. Natomiast Epic Games postanowiło, że po prostu to usunie z Fortnite, co totalnie nie przypodobało się wszystkim graczom, natomiast do tej pory tych skrzynek w grze nie ma. Dlaczego? Ja się pytam Epic Games, dlaczego? 100% skrzynki eliminowały dużo faktoru RNG w gierce i zawsze mogłeś polecić na swoją ulubioną skrzynkę i dostać loot, co było naprawdę ciekawe. Teraz jest to totalne RNG, czy twoja skrzynka pojawi się na miejscówce, czy też nie? Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, bo mnie to naprawdę rozbraja, że wszyscy chcą tych 100% skrzynek, a Epic Games ich po prostu nie dodaje. To by było na tyle w dzisiejszym materiale, jeżeli nie pamiętałeś o jakichś przedmiotach, to zostaw łapeczkę w górę, komentarz oraz subskrypcję z dzwonkiem i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie, siema!